Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale GearPro.pl. Ja jestem Mateusz i w dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na kilka powtarzających się w sieci pytań odnośnie najnowszej kamerki sportowej od GoPro, czyli Hero 13. Zapraszam. Czy to prawda, że GoPro Hero 13 nie chce się uruchomić? Dostałem ostatnio pytanie na swoich mediach społecznościowych odnośnie problemu z uruchomieniem Hero 13. Pytanie pojawiło się również w sieci, gdzie ktoś spotkał się z podobną sytuacją. No to zacznijmy od początku. Uruchamiamy kamerkę. Na ekranie wita nas logo producenta. Przechodzimy przez proces wyboru języka, akceptujemy legalność urządzenia, wybieramy, czy chcemy korzystać ze sterowania głosowego, następnie wybór języka sterowania głosem, urządzenie sprawdza kartę pamięci. Kolejny krok to instalacja na telefonie aplikacji GoPro Quick. Klikamy ikonę w prawym górnym rogu, dodaj urządzenie, następnie połącz, powiąż, zapisz nazwę urządzenia. W przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji urządzenie zapyta Was, czy pobrać aktualizację. Należy ją pobrać, żeby zakończyć proces pierwszego uruchomienia kamery. Po zainstalowaniu oprogramowania można zacząć śmiało korzystać z urządzenia. W trakcie nagrywania tego odcinka dostałem mały update od dystrybutora, że część kamer, które wyjechały do klientów przed sprzedaży, były po prostu zablokowane software'owo i nie można było pobrać aktualizacji, przez co mogły występować problemy z przejściem procesu pierwszego uruchomienia. Ale producent zapewnia, że wszystkie GoPro Hero 13 powinny już działać bezproblemowo. Czy Hero 13 nagrywa tylko i wyłącznie w proporcjach 16:9? To pytanie zaskoczyło mnie już na samym początku. Od kilku miesięcy korzystam z GoPro 12 i już w tym modelu mogliśmy wybrać spośród dwóch proporcji obrazu i było to wspomniane 16:9 oraz 8:7. W sieci dużo jest ostatnio spekulacji i hejtu na GoPro, że odgrzewane kotlety, że uwalają niektóre funkcje kamer poprzedniej generacji, jak tylko pojawi się coś nowego, no i częściowo mogę się z tym zgodzić, ale w przypadku proporcji nagrywania obrazu od 12 nic się nie zmieniło. Nadal mamy możliwość wyboru spośród tych dwóch ustawień. Czy nowa 13 dzieli dłuższe nagrania wideo? Zarówno w przypadku 12, jak i 13 występuje dzielenie plików na kilka mniejszych. Mój test trwał około 25 minut i w tym czasie kamerki podzieliły nagranie na dwa pliki, z czego ten dłuższy, trwający 12 minut i 46 sekund, ważył 11,2 giga i w tym miejscu nastąpiło cięcie, a kamera zaczęła generować kolejny plik z dalszej części nagrania. Jednak nie zauważyłem też, aby wystąpiła jakaś luka czasowa w rejestracji obrazu pomiędzy cięciem nagrania. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to dla mnie jakiś duży problem i da się z tym normalnie żyć. Czy na maksymalnych ustawieniach kamery wide lens nie jest już taki wide? Żeby zobrazować temat bardziej, przejdźmy do ustawień wideo. Wybierzmy rozdzielczość 4K 50 klatek na sekundę, następnie przejdźmy do zakładki obiektyw i tutaj widzimy, że możemy przełączać się w pełnym zakresie kąta obiektywu od L+, czyli tego najwęższego, aż do Hyperview, czyli tego najszerszego. Dla porównania wybierzmy rozdzielczość najwyższą, czyli w przypadku GoPro 12, jak i 13, będzie to 5-3K. Klatkaż zostawmy taki sam, no i tutaj znajdujemy już odpowiedź. W przypadku starszego, jak i najnowszego modelu Hyperview jest niedostępny. Niestety przy najwyższej rozdzielczości możliwości korzystania z najszerszego kąta nadal pozostają bez zmian. A w zasadzie to nie mamy możliwości, żeby z nich skorzystać, bo zwyczajnie są nieaktywne. Z pomocą może tutaj przyjść tylko i wyłącznie Ultra Wide Lens Mode, którego póki co w swoich rękach nie mam, a bardzo ciekawi mnie to, czy w nowej odsłonie będzie możliwość nagrywania w profilu logarytmicznym, bo 12 przy dołączeniu Max Lens Moda 2.0 oferuje tylko i wyłącznie 8-bitowy zapis, no ale na rozwianie moich wątpliwości będę musiał jeszcze chwilę poczekać. Czy poprawili bitrate, czy poprawili tryb HDR w stosunku do poprzednika? Pytanie o bitrate jest pytaniem tendencyjnym, bo przecież można spokojnie wejść na stronę producenta i sprawdzić sobie samemu. Ale tak,
jestem dociekliwy, nie wierzę we wszystko, co producent powie czy napisze, no i sprawdziłem to. W przypadku obu kamer bitrate oscylował w okolicach 120. Fakty to fakty, przy GoPro 12 i 13 w menu widnieje funkcja wyboru bitrate'u i jeżeli wybierzemy opcję najwyższą, no to kamera będzie rejestrowała obraz do 120 megabitów na sekundę. Pomimo, że na papierze nie ma znaczących różnic, jakość obrazu w GoPro 13 uległa subtelnej poprawie, o czym zrobię osobny odcinek. Nowa wersja kamery pozwala na korzystanie z tych samych maksymalnych rozdzielczości i są to odpowiednio 5K przy 60 klatkach na sekundę, 4K przy 120 klatkach, 2.7 przy 240, o 1080p już jakby nie będę wspominał, bo chyba rzadko kto w tych czasach korzysta z tej rozdzielczości. Chyba, że korzystacie, no to poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Skąd więc ta różnica pomiędzy GoPro 13 a GoPro 12? I kluczowym elementem jest tutaj oprogramowanie. GoPro 13 poza możliwością nagrywania w trybie 10-bitowym w rozdzielczości 4K i 5K oraz logarytmiczną głębią kolorów dodaje wsparcie HDR plus HLG HDR, co jest istotnym atutem dla osób zajmujących się zaawansowaną edycją wideo. Tryb HDR również sprawdziłem i porównałem go z poprzednikiem. A co do wniosków, to zostawiam Was z tym materiałem wideo. Czy GoPro Hero 13 radzi sobie w końcu lepiej w słabym świetle? W kwestii stabilizacji obrazu GoPro Hero 13 Black nie wprowadza jakichś znaczących zmian w stosunku do swojego poprzednika. Pozostając przy starym, sprawdzonym systemie HyperSmooth 6.0, decyzja ta wynika z faktu, że technologia osiągnęła już taki poziom, który zadowala zarówno wielu amatorów, jak i profesjonalistów, dostarczając przy tym płynne, stabilne ujęcia nawet w najbardziej wymagających warunkach. No właśnie, przejdźmy zatem do tych bardziej wymagających warunków. Obie kamery zabrałem ze sobą na spacer, obie ustawiłem w identyczny sposób, to jest 5-3K, 25 klatek, czas migawki 1.50, obiektyw włączyłem na Super View, HyperSmooth zostało również włączone, White Balance Auto i wykonałem test z ręki oraz przy pomocy dedykowanego gimbala Hohem iSteady 4 Pro, który pasuje zarówno do 12 i 13. No i oczywiście polecam go z całego serducha, bo jeździ ze mną na wszystkie wakacje. Według mnie test wygrywa GoPro 13. Coś faktycznie zostało poprawione w oprogramowaniu i wygląda to nieco lepiej względem poprzednika. Mimo wszystko uważam, że ujęcia wieczorne najlepiej nagrywać jest mimo wszystko z gimbala, obraz zdecydowanie mniej się trzęsie, no i wygląda to po prostu zdecydowanie lepiej. Jak to jest z tą baterią? Czy faktycznie trzyma dłużej? Grzeje się bardziej? Jak długo się ładuje? GoPro zastosowało akumulator Enduro w jednym, jak i w drugim przypadku. Z tą różnicą, że pojemność GoPro 12 to 1720 mAh, 13 ma ich 1900. Jeżeli posiadacie baterie ze starszych wersji, to niestety, ale nie będą one już kompatybilne z najnowszą kamerką. Producent zdecydował się na trochę inną konstrukcję samego ogniwa i chodzi tu przede wszystkim o umiejscowienie samych wtyków ładowania. Kamerki na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, z tą różnicą, że do wersji 13 producent dorzucił na front radiator, wentylator, który ma pomóc wydłużyć pracę GoPro na baterii. Pierwsze testy akumulatorów wykonałem w domu w temperaturze około 24 stopni Celsjusza. Ale zacznijmy od długości ładowania każdego z tych ogniw. GoPro 12 od 0 do 100% naładowałem w 2 godziny i 24 minuty, natomiast GoPro 13 z najnowszym akumulatorem o większej pojemności ładowało się 2 godziny i 50 minut. Kolejny test, jaki przeprowadziłem na potrzeby tego odcinka, to dla mnie zdecydowanie ważniejszy test, bo o ile kilka minut dłuższego ładowania akumulatorów nie stanowi dla mnie jakiegoś większego problemu, o tyle test wytrzymałości samego akumulatora już tak. Według deklaracji producenta baterie GoPro 12, jak i 13 powinny wystarczyć na około 90 minut ciągłej pracy i biorąc pod uwagę, że do 13 wrócił GPS, który jest zdecydowanie prądożerny, to podobny czas pracy miałby sens, ale sprawdźmy zobaczyć, jakie są fakty.
Oba testy wykonałem przy konkretnych ustawieniach kamerki zgodnych z zaleceniami producenta. W ustawieniach GoPro wybieramy profil standard, rozdzielczość 5-3K, ilość klatek 25 lub 30. Ja wybieram 25 dla standardu europejskiego i tak też filmuję na co dzień. Dodatkowo wyłączamy również przedni ekran, baterie mamy już naładowane. Bateria GoPro Enduro 12 wytrzymała 40 minut. Sądzę, że spokojnie wytrzymałaby dłużej. Natomiast urządzenie wyłączyło się z powodu przegrzania. Temperatura kamerki w momencie przegrzania wynosiła 52,1 stopnia Celsjusza. Bateria w GoPro Enduro 13 wytrzymała 59 minut i też sądzę, że spokojnie wytrzymałaby dłużej. Niestety urządzenie również wyłączyło się z powodu przegrzania kamerki. Temperatura w momencie wyłączenia wynosiła 55,8 stopnia Celsjusza. Już poza kamerami dokończyłem ten test, gdy kamerki ostygły i GoPro 13 nagrywało jeszcze przez 30 minut, 12 nagrywała jeszcze przez 46 minut. Reasumując, Hero 12 nagrywała łącznie przez 86 minut, natomiast 13 przez 89 minut. Oba wyniki bliskie są tego, co podaje producent, z tym wyjątkiem, że nie udało mi się tego wyciągnąć na jednym ciągłym nagrywaniu. Musiałem odczekać, aż kamerki ostygną, no i ponownie przystąpić do testu. Testu nie udało mi się przeprowadzić w pełni z powodu przegrzania. Mimo wszystko w tym teście GoPro 13 wygrywa o całe 20 minut. Jak ze stabilnością połączenia z pilotem od GoPro? Jeśli oglądacie nasze odcinki, a mam nadzieję, że tak właśnie jest, to pewnie kojarzycie taki odcinek, w którym testowałem pilota 2.0 do GoPro Hero 12 i zgodnie z obietnicami producenta, który deklarował, że ten pilot będzie zbierał z odległości 60 metrów, tak właśnie się stało, potwierdziliśmy ten wynik, no i sprawdźmy dzisiaj, jak ten pilot poradzi sobie z GoPro 13, czy będzie równie dobrze, może gorzej, a może lepiej. Zapraszam. 58, 59, i 60. Okej, dystans 60 metrów pokonany, pilot w ręku, włączamy nagrywanie. Kamerka włączyła się, o czym mówi nam sam pilot, że nagrywanie się rozpoczęło. No to wyłączmy. Nagrywanie zostało przerwane, więc śmiało mogę powiedzieć, że dystans 60 metrów, jak w przypadku GoPro 12, został zachowany. Spróbujmy jeszcze zrobić parę metrów i zobaczymy, czy jest może coś lepiej. No to ruszamy. Raz, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście. Dobra, próbujemy. O, disconnecting, czyli faktycznie dystans 60 metrów jest jak najbardziej możliwy, natomiast no już dłuższe odległości nie wchodzą w grę, bo po prostu przerywa połączenie. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam w jakimś stopniu podjąć decyzję, czy warto kupić nową kamerkę GoPro Hero 13, która na stronie www.gearpro.pl kosztuje 1999 zł. Przypomnijmy, że 12 obecnie kosztuje 1799 zł. No i właśnie, czy warto zmienić 12 na 13? Według mnie nie. Ale jeżeli używasz starszego modelu, a planujesz używać opcji HDR lub korzystać z profili logarytmicznych, by móc kolorować swoje materiały wideo, chcesz cieszyć się naprawdę fajną jakością swoich materiałów i nie masz GoPro 12, to zdecydowanie warto pomyśleć o najnowszym modelu, czyli Hero 13. GoPro oferuje naprawdę fajną jakość obrazu z bardzo fajnie działającą stabilizacją i pomimo, że na co dzień sam korzystam z Pocketa 3, który wieczorem no, po prostu miażdży GoPro pod względem jakości obrazu, to na przykład na rower czy hulajnogę zabieram bez wahania
GoPro 12 lub 13. Dzisiejszy odcinek to takie typowe Q&A na najczęściej zadawane przez Was pytania. W kolejnych materiałach poruszę więcej ciekawych funkcji, jakie oferuje Hero 13. Dojdą do tego również nowe akcesoria, soczewki, także jesień zapowiada się bardzo ciekawie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie oczywiście wcisnąć lajka czy zostawić suba, bo to bardzo motywuje do rozwijania tego kanału. No i zapraszam Was oczywiście bardzo serdecznie do zakupów na stronie www.gearpro.pl. Tymczasem trzymajcie się, no i do zobaczenia. Cześć!